Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy na... zaraz przeczytam nazwę, bo nie pamiętam. Dzisiaj jesteśmy... Przepraszam Panie. Gdzie może dzisiaj jesteśmy? Na jakiej imprezie dzisiaj jesteśmy? Na LG Fashion TV Model Search. I na czym ta impreza polega? Wyborze modela. Albo modelki. Albo modelki, też. Dobrze, dziękuję bardzo, Panie mi pomogły. A więc proszę Państwa, na tej imprezie jesteśmy, ale jak zwykle, niezależnie od tematu, na ten temat dziś nie będziemy rozmawiać. Ale jeszcze zrobię zdjęcie na ściance, proszę mi zrobić. Już możemy? Po oczach, proszę. Po oczach, to jest bardzo słabe światło. Gdyby pani zobaczyła TVN, jak napierdala światłem, to by było światło. Dzisiaj światło nie domaga nam, bo wydali, niestety już żarówki się nam kończą, więc... No trzeba oszczędzać, kryzys jest. Tak, no tak, tak, tak. Ale poczekaj, takie normalne pytanie, dobrze? Takie wiesz, jak się masz, super, tak, a mnie też, no świetnie. Poczekajcie chwilę, mam kazań. Tak, nie ma pani żadnego babola. Czego? Babola. Ogarnąć. No właśnie, bo tak wygląda na imprezach, że jest alkohol, ale coli to niestety już nie ma. Właśnie, co to jest? Nie macie, chłopaki, pożyczyć 4Z do czwartku? Niestety, no, mogę pan powiedzieć 4Z. Na cola nie mamy. Ma pani tak czasami, że rano pani wstanie i sobie myśli, ale mam cyce. Nie myślę sobie. Co pani myśli? Że muszę pójść do pracy. Później, ale mam cyce. Nie. A powiedzcie, co to jest? To jest coś prawdopodobnie do butów. No, pokaż. Do butów. Nie. Albo do pieszczenia kobiety. Myślenie. O, tak jest, brawo, dokładnie. Do pieszczenia kobiety? Tak. Czyli co, czyli tym można naprawdę? Można. Można robić wszystko. Grać na przykład na gitarze i też to co powiedziałeś. To wyszło od ciebie, nie ode mnie. Teraz się bawimy. Właśnie widzę, normalnie pomyślałem, kurczę, co za dziewczyny, tak się bawią, że podejdę do nich. Rewelacyjnie się bawią. Jak widać? To macie czwóraka, piątaka do czwartku. A co w czwartek jest? No w czwartek wypłata, nie? Jak jest wypłata? Przecież pan jest muzykiem. Nie, akurat ja nie, ja jestem sportowcem. To są muzyki. Nie, no sportowcy też. Dobrze, przejdźmy do pytań tutaj z panem, bo zaraz dam panu czwóraka, nawet dam dyszkę. Co, pan nie ma czwóraka? Ja mam. No właśnie, ale pan nie chce dać kolego. Nałoili się. Nie chcę, sami mi znajdą. Recepta na dobrą zabawę? Ale na takiej imprezie. Na takiej imprezie? Na takiej imprezie. Na takiej imprezie. Czyli oglądamy, udajemy, że się cieszymy i w ogóle. Tak, tak. Ale to nie jest tak, że na przykład pani chodzi na imprezy tylko, żeby się polansować? Szczerze. Wie pan co? Chyba tutaj każdy jest po to, żeby się jakoś pokazać. Nie bądźmy hipokrytami. Taka jest recepta. Odwaga chyba. Na czym polega odwaga? No, że przychodzisz, pokazujesz się, narażasz się na jakieś tam, nie wiem, krytykę, tak? Prawda? To jest odwaga. Co na krytykę? Albo na podziw. Dobrze, a na krytykę. Ja powiem pani, no wygląda pani dzisiaj chujowo. Dziękuję. No nie wiesz, kim jestem. Właśnie, nie wiem, ale pani no teraz... No właśnie. Mam wrażenie, że pan jest jakąś niezłą szybą. Nie, małą. Małą szychą? No to nie chcę z panem rozmawiać. Nie, dobra. Nie. Masz 4 złote? Ale pan chce 4 złote, naprawdę? No na kole mieliśmy mieć. A co, Majdan nie ma tej 4? No nie wzięliśmy, bo wszyscy mają teraz karty kredytowe. I co, i nie uwzględniają? Tak, i nikt gotówki nie nosi, a na dole mamy maszynę i jest problem, bo nie możemy coli zdobyć do Johna Walkera. Ja na przykład, jakby ktoś podszedł teraz do pani i powiedział, niezłe ma pani za przeproszeniem cycki, to co by pani zrobiła? Bardzo dziękuję. Powie pani podziękować. Oczywiście. Pani z liścia? A jakby pan usłyszał przy tej pani, że ktoś mówi, niezłe ma cycki? No bądźmy szczerzy. Chyba nie ma lepszego komplementu dla mężczyzny, jeżeli jakiś inny mężczyzna komplementuje kobietę, z którą się właśnie przyszło, tak? Jak pan patrzy na piersi koleżanki... Nie patrzy. Myśli sobie pan, ale bym pomiętolił te cyce? Ale bym pomiętolił te cyce, ale ta kieca ogólnie spłaszcza je. Czyli są jeszcze większe. Są. A jak na przykład w rajstopach pójdzie oczko, to ma pani zastępcze, czy nie? Pewnie, że ma. Ma pani? Każda kobieta zawsze powinna mieć. A jak oczko pójdzie w drugich rajstopach? No to już jest problem, nie? Ulubiona pozycja seksualna. Jak zawsze w pozycji od tyłu ważne jest, żeby facet był z tyłu. Więc? W sensie pana facet? Nie, facet. Dla faceta prawdziwego w pozycji od tyłu zawsze najważniejsze jest być z tyłu. Dlaczego? A! A! A!
Ja jako gej nie zrozumiałem. Tak, dokładnie, dokładnie. No nie wiem. Ja tam, wiesz, nie mam nic przeciwko gejom. Pani nie jest zazdrosna? No ja jestem, no ale... A pan jest o panią? Jestem zazdrosny, ale niechorobliwie. Dokładnie. Czyli co? Super cycki może być, tak? Tak, oczywiście. A jak na przykład już by dotknął? No, bo to już przekroczenie już pewnej bariery, prawda? Aj, szkoda, bo już chciałem. Czyli nie mogę. Bo przestaniemy jednak na mówieniu cycki, a na dotykanie to może jednak nie jest właściwe. Po kolejnym drinku. A jakby raz powiedziała, biorę, zakładam dildo. Nie ma takich opcji, zbyt wulgarne dla mnie i w ogóle z takimi kobietami nie obcuję. Co, ona tak mówi, a pan klas po mordzie i koniec. Nie, ona wtedy tańczy dla mnie. A, pan Weekend słucha, tak? Nie słucham, ja to nic takiego nie powiedziałem, a co to jest? Nie słucha pan Weekend, czy nie? Nie, słyszałem parę razy, tak. Nie. Jak się panu podoba kawałek? Bardzo fajny. Jak na przykład widzicie tutaj, jesteście na imprezie i widzicie Radosława Majdana, który tutaj obok się bawi. No. I czy macie tak, że... No... Czujecie jakby miękkie nogi i generalnie takie swego rodzaju, nie wiem, bicie serca, podniecenie. Podtrzymuje się tutaj o koleżankę, jak pani zauważył, naprawdę. Ale tak szczerze, czy nie? Tak, znaczy, czy mają panie na niego ochotę? Nie. Na kogo panie mają ochotę dzisiaj? Na pana. A ty słuchasz Weekendu? Słucham. Ile razy? Słucham też Dni Powszednich. Czego? Dni Powszednich, taki nowy zespół. Poważnie? Może zmieńmy temat, może teraz porozmawiać? A jak twoje sutki? Spoko? Moje zawsze są małe, owłosione i brzydkie. A teraz wracając do... Witam, patrzę na ciebie i mówię, koleś na pewno ma małe, owłosione sutki. Na bank. Dla telewizji Hollywood zaśpiewam coś takiego dla tego kolegi. Oprócz rozumu nie brak mu niczego. No i pożegnamy się, dziękuję. To byłem ja, Tomek Yamaki. Us! Jak? Jakie nazwisko? Tomasz Puzon Yamaki. Tak, wygooglujcie sobie to kiedyś, może wam się uda, wiadomo, niszowy sport. Tak, to jest generalnie, to, piłkarze. Jak się wpisze, to oczywiście tam na wyszukiwarce jest na czwartej podstronie. No. Widziałem. Siemano. Anyway, 감사합니다. And it's mean? 감사합. And it's mean? Name? Mean, what it's mean? 감사합니다, 이제, thank you. Thank you. Okay, thank you.